Dobry wieczór wszystkim z tej strony Piorun. Sprawdzamy sobie dzisiaj, jaka jest pogoda kosmiczna. Space Weather Live.com. Dobrze, zobaczmy co mamy. Regiony występowania plam słonecznych. No to jak zwykle 3486 i 3487. Wiecie, co mnie niepokoi? Ta plama jest ogromna. Jakbyście postawili Ziemię w skali tej plamy, to byłaby 1,5 razy większa od Ziemi ta plama, albo nawet dwukrotnie. Co mnie obchodzi? Zaraz wytłumaczę wam, o co chodzi. Chodzi o to, że taka plama słoneczna to nie jest, że to jest jakaś ciemna plama na powierzchni. Ona jest minimalnie chłodniejsza. Ale na tle blasku słońca wydaje się, że jest po prostu czarna. To jest skupisko pól magnetycznych na słońcu, które jak się które jak się skupią i po prostu zetkną ze sobą, to może powstać nawet super rozbłysk, który może zniszczyć całą technologię na naszej planecie. Dlatego śledzenie tego typu właśnie anomalii na Słońcu i burz jest bardzo ważne. Rozbłyski słoneczne, no to widać, że prawa krawędź Słońca i lewa, to coś się dzieje. Jak stoimy na tą chwilę, 15:23:14, cisza i spokój. Ale najwyższa wartość maksymalnie 2 godzin już C1, C8.4. Bo były delikatne beknięcia na słońcu. Tak wyglądają dziury koronalne. A tak jest koronalny wyrzut masy. Możemy podziwiać dolny, lewy, lewą krawędź słońca, gdzie piękna erupcja plazmy. Wyrzut materii też wystąpił. Tak samo górna, prawa krawędź. Piękny pióropusz. No jak to wygląda monitoring przepływu protonów? Jest na spokojnym poziomie. Więc nie mamy się na razie czego bać. No dobra. Teraz sobie sprawdzimy. Teraz sobie sprawdzimy ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli IMGW. Jak zwykle, no gdzie ja to mogę mieć? No. Słuchajcie, jak się tyle rzeczy odwiedza codziennie, to IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czytałem już ten artykuł, więc nie będę go czytał. Zakłócenia radiowe R0, burze geomagnetyczne, no to już na G1 cały czas się utrzymał. O, na G0 spadły? Albo na razie nic się nie dzieje za bardzo. Maksymalny poziom alertów z ostatnich 6 godzin jest dla ten S0, czyli nic się tak naprawdę nie dzieje na razie. Jest na razie święty anielski spokój. No. Nie jest tragicznie, cisza, spokój. No to już przedstawiałem, czytałem to wszystko, więc nie będę się powtarzał. No i dobra, i na tą chwilę 0:26. Dzisiaj mamy który dzień? Czwartek, 16 listopada. Jest cisza i spokój. Możecie spać spokojnie. Pozdrawiam, Piorun Burz Elektryk.